Dobry wieczór, jesteśmy tuż po drugiej konferencji Elite Fighters. Jest ze mną Filip Ćwiek, witam Cię. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór właściwie. Słuchaj, to już tak, dobranoc zaraz, nie? Słuchaj, powiedz mi, jak emocje trzymają Cię jeszcze, czy już kompletnie nie? Wiesz co, no emocje w ogóle mnie nie trzymają. Ja nawet jak się zaczęła cała konferencja, to już tych emocji nie miałem. Podszedłem do tego z chłodną głową i no, myślę, że do samej walki tych emocji nie będzie zbyt wiele. Jestem spokojny. Jaki masz sposób na uspokajanie się, jeżeli stres bierze jednak górę? Czy masz takie w ogóle momenty, czy nie? Wiesz co, no generalnie spacery pomagają dużo, nie? Po prostu przejść się gdzieś, pooddychać świeżym powietrzem, posłuchać muzyki, zresztą swojej muzyki, którą będę miał do wyjścia, a ze mną będzie wychodził mój bardzo dobry przyjaciel, który jest na ficie, także oglądajcie jutro galę, bo numer jest naprawdę sztosem, jest profesjonalny. Czyli wychodzisz do swojego numeru. Mogę powiedzieć, że to jest drill z prawdziwego zdarzenia. Powiedz mi, co sądzisz o swoim przeciwniku, jako o człowieku? Jako o człowieku? Tak twoim zdaniem szczerze. Temat rzeka, nie? To jest temat rzeka. Raz wydaje się być w porządku, a raz wydaje się być takim, kurwa, totalnym burakiem, nie? Takim ledwo od pługa oderwanym. Dlaczego? No, jak widać na konferencji, potrafi się do ludzi normalnie zachować. Tak jakby generalnie dalej uważa, że to ja go zaczepiałem, że to ja się do niego, że tak powiem, spiąłem. A to wcale nie jest prawda, bo nawet na YouTubie, na koncie Elite Fighters jest wyraźnie pokazane demonstracja, jak przebiegł, że tak powiem, cały nasz konflikt, od czego się zaczął. On zaczął mnie wyzywać, nieważne od kogo. No przepraszam, ja nie będę czekał na to, aż on mnie zacznie wyzywać i potem będę mówił, że deszcz pada, nie? Uważasz, że co jest najważniejsze w przygotowaniach? Na czym szczególnie skupiasz uwagę? Treningi, dieta, na co stawiasz? Co stawiasz na pierwszym miejscu u siebie? No ja generalnie wagi do niego nie robiłem. Ja mam swoją naturalną wagę, nie przygotowywałem się do niego wagowo, no bo stwierdziłem, że tego nie potrzebuję. Aczkolwiek w przygotowaniach pomaga mi Kurkuma Catering. Na hasło WJ10 macie 10% rabatu w Trójmieście, także najlepszy catering w Trójmieście polecam. No i co? Generalnie najważniejsze jest serducho. To nawet umiejętności nie mają znaczenia. Jak jesteś prawdziwym wojownikiem, to nawet umiejętności nie są Ci potrzebne, bo możesz dostawać, zbijać bęcki, aż gościu w końcu po prostu ten, który Cię bije, padnie ze zmęczenia. A Ty będziesz dalej stała, czy tam stał i będziesz mogła go obijać, bo Ty będziesz miała więcej siły, czy Ty będziesz miał więcej siły. Dlaczego zgodziłeś się na walkę? No bo to jest zajawka, zawsze chciałem to zrobić. To jest generalnie moje marzenie sportowe, takie niespełnione, teraz już je spełniam. I może się okazać, że spełnię je podwójnie, bo na tej samej gali, jeżeli wygram z Tarzanem, to zawalczę również z Mielonidasem. Na tej samej gali? Na tej samej gali. Jak się z tym czujesz? Jesteś na to gotowy? Tak, myślę, że jestem na to gotowy, tym bardziej, że kondycję mam. Bo chyba jeszcze nigdy nie było czegoś takiego, że po jednej walce zwycięzca nagle wchodzi do oktagonu z kolejnym uczestnikiem jakby. Zgadza się, więc to będzie pierwszy raz, nie? Będziecie mieli o czym gadać. I nie stresujecie to? Nie, nie stresujemy to w ogóle. Tym bardziej, że Mielona jest lżejszy od Tarzana. Ma co prawda i tak lepsze warunki ode mnie, jeśli chodzi o wagę, bo jeżeli chodzi o zasięg ramion, czy tam wzrost, no to niestety nie. Ale ja podchodzę do tego czysto sportowo, traktuję go jak rywala, nie jakiegoś wroga, tylko po prostu czystego rywala, zbija mu piątkę, bardzo go szanuję. No ale no, kiedy przyjdzie moment wejść do klatki, no to po prostu będziemy musieli to rozstrzygnąć jak mężczyźni. Rozumiem, że wiążesz swoją przyszłość właśnie z walkami MMA. Czy masz już wymarzonego przeciwnika, takiego już na podium, takie marzenie twoje, czy jeszcze o tym nie myślisz? To znaczy? Bo to jest pytanie takie zbyt ogólne. Czy chciałbyś... Ty mnie pytasz, czy chciałbym się bić z kimś z UFC? Na przykład. No nie, no generalnie... Spójrzmy, ale słuchaj, do odważnych świat należy. Kto wie, co będzie w przyszłości. Moja droga, spójrzmy prawdzie w oczy. Ja nie jestem jakimś zawodowcem i na to trzeba harować naprawdę długi czas, żeby w ogóle wziąć udział w zawodowych walkach. To nie jest takie proste, to jest ciężki kawałek chleba, to jest mnóstwo wyrzeczeń, a w takich freakowych walkach to jeszcze nie jest aż tak ciężko, nie? To jeszcze nie jest tak jak prawdziwy taki trening dla was zawodowca, bo u nas mamy te jednostki treningowe, ja robię ich czasami 12 w tygodniu. Teraz już odpoczywam przed walką, bo się regeneruję, ale robiłem ich 12, czasami od 10 do 12 generalnie. A zawodowcy trenują jeszcze ciężej i jeszcze więcej.
Powiedz mi, gdyby inna federacja, na przykład Fight MMA albo High League, zaproponowałyby ci walkę z kimś właśnie, też z gości freak fightowych, zgodziłbyś się, czy musiałbyś się zastanowić, bo jednak tutaj nie, jesteś całym sercem? Nie rozmawiajmy o innych federacjach. Nie chcesz się wypowiadać. Nie chcę się wypowiadać. Dla mnie na razie Elite Fighters jest moją federacją, jest moim domem. Skupiam się na tym, co jest tutaj. No i tyle. A następna walka, no to celuję w pas. Super. Celuję pas w 8-4, czyli teraz tak jak się bije Mundek z Bartkiem, no to ja celuję w pas ten i chciałbym po prostu zawalczyć o niego. Po prostu o ten pas, nieważne z kim, może to być Bartek, może to być Mundek, bez znaczenia. Nie ma to dla mnie totalnego znaczenia, chociaż no ani jeden, ani drugi nie będzie ważył więcej ode mnie, a ja wolę cięższy. Chcesz dać jutro show, czy chcesz dać dobrą walkę? Chcę dać dobrą walkę i chcę dać dobre show. Można to połączyć. Dwa w jednym. Można to połączyć. Super, czyli podsumowując, dajesz jutro z siebie 100%. Tak, daję sobie z siebie nawet 200%. Dobrze. Tym bardziej, że strasznie długo na to harowałem i bardzo długo czekałem na ten moment, kiedy będę mógł po prostu wejść komuś legalnie, wpierdolić i nie mieć z tego żadnych konsekwencji. Jestem szczęśliwy, że mogę to zrobić. Jestem mega szczęśliwy. Wychodzę tam z radością. Że komuś wpierdolisz. Tak, dokładnie tak. Tak jak powiedziałaś. Podsumowałaś to idealnie. Idealnie. No. Super, dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. A jeszcze tak. Na koniec. Bo muszę podziękować wszystkim sponsorom, nie? No to dziękuję wszystkim sponsorom, czyli Kurkuma Catering, tak, zgadza się. I teraz jeszcze mogę się przy tobie rozebrać. Już raz się rozbrałem. Proszę. Dzisiaj. Gorąco jest. Rozbiorę się drugi raz, nie? Tylko słuchaj. Rozumiem, że to dla promocji. Tak, okej. Okay. Mamy Best CBD. Tak. Tutaj mamy Snuffle Duck Pol... Kurwa. Snuffle Duck z Polska. Mhm. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze raz kurkumę i restauracja u wuja. Jeszcze raz, kurkuma Kurkuma mamy. Catering. To jest catering, z którego korzystam w tym momencie. Oni przygotowują mnie do walki. Restauracja u wuja to jest restauracja mojego bardzo dobrego kolegi, który również mnie wspiera. No i tutaj mamy wszystkie tak jakby produkty CBD typu susz konopny, czy tam olejki CBD, no i takie tego typu rzeczy. Także zapraszam na stronę CBD. A tutaj Snuffle Duck Polska, czyli mój główny sponsor, zajmuje się sprzedażą piwa dla psów. Naturalnymi na przykład wyrobami, produktami tak, typu smakołyki dla psów, na przykład takie jak bataty. Bataty? Tak, bataty. To są te ziemniaki, nie? Tak. To są te ziemniaki, nie? I one są, że tak powiem, robione sprężonym ciepłym powietrzem, żeby były, że tak powiem, naturalnie, nieprzesadzone, żeby nie utraciły wartości i żeby pieskom smakowało. Takie piękne typu rzeczy. A zapraszam na ich Instagrama. Zapraszam na Instagrama Snuffle Duck Polska. Na pewno znajdziecie sobie coś tam fajnego i dla piesków. Też. Możecie wy też sobie spróbować. Super, to zapraszamy w takim razie. Z tego co wiem, to chrupki dla psów nie są takie złe. Próbowałeś? Nie, osobiście nie, ale słyszałem. Dobra, dziękujemy. Dzięki śliczne. Piąteczka. O, no, widać. Piątka. Ale ty pijesz. No widzisz, jest ok.